Dzień dobry, z tej strony Łuki, a oto kolejny odcinek z gry Minecraft na serwerze protacie.net i z trybu AquaBlock, czyli z trybu Multibloka tak naprawdę. No i oczywiście ja, który chowam się tutaj w krzakorach. A dlaczego? Nie wiem. Nie pytajcie się mnie, nie mam pojęcia. Ale okej, lecimy, słuchajcie, tutaj do trybu, bo oczywiście na spawnie się z wami przywitałem, jakby nie było. A lecimy sobie na Multibloka i na AquaBlocka, ponieważ dużo się pozmieniało ostatnio, wam powiem. Ej, nie tu. AquaBlock. Może tak zrobimy to. Będzie lepiej i wygodniej. Tak, witam was na AquaBlocku, na mojej wysepce, która się pozmieniała ostatnio. I to jest bardzo dużo, można tak powiedzieć, że się pozmieniała. Bo tutaj troszeczkę robociny zrobiłem i sobie pograłem i coś jest. I wam powiem, że troszeczkę mam wam tutaj do opowiadania, ponieważ stworzyłem sobie tutaj taką mini faremkę i tutaj tak produkuje się zboże i tym podobne. Mam trochę tutaj drewna i pruku i tak dalej do sprzedania, a tutaj jak widzicie w lewym górnym rogu na tapie twój pieniądz jest tu ile? 3551,50 dolarów na serwerku. O je, zarobiłem tyle. Tak jest, zgadzam się z tym. Tyle zarobiłem. No i tutaj pewnie trzeba coś tutaj ogarnąć. Tak do przodu mi się tak wydaje. Na razie tutaj sezonków nie potrzebuję. Chociaż sprzedam sobie więcej tego prógu, bo tego prógu ja na razie nie potrzebuję, ale też nie chciałbym go za dużo sprzedawać. Tylko tak mniej więcej oprócz niż te skrzynie. Dobra, lecimy na spawn. Okej, jesteśmy na spawnie i trochę mnie przylagowało, ale to nic się tutaj nie stało. Wchodzimy w sklep. Bloki budowlane i bruk sprzedaj za 714,5 dolców. Dolarów. Nie dolców, tylko dolarów. I sprzedane. I już mamy 4266. I słuchajcie, przy was chciałbym zakupić sobie coś takiego jak inny generator. Magiczny blok generujący kamień co pół sekundy. Max na wyspie 3 ciści. Okej, można kupić za 1000 dolarów. Kupujemy i chciałbym. What? Aha, kosztuje 1000, a ja mam tyle. Kupujemy. Mamy makiszy generator, to co chciałem kupić. A chciałem zobaczyć, ile tutaj jest złoto i cię pokupić. Tanie. 300, 600, 900 dolarów. Ja bym chciał sobie kupić akurat. No skraftował sobie kill off, sobie ten złoty, no wiecie o jaki chodzi. Wracam na wysepkę. I najpierw słuchajcie, to ja sobie tutaj pościnam te wszystkie drzewka. I ja się z wami się przywitam, jak chyba setne drzewka. I będzie poranek, chociaż nie wiem czy ja zdążę, jak będzie poranek. A zobaczymy. Prew warst, ok. Prew warst. I co to ja tutaj mam? Nagroda dzienna, nagroda za 16 godzin. Okej. Aha, nagroda za pierwsze godziny odebrano. Nagrodę za pierwsze 6 godzin odebrano. Już pół dnia na serwerze. Nagroda za 3 godziny i 30. Okej, a ile ja mam tego playtimu? Playtime, ile ja mam tego playtimu? 8 godzin mam, wow! Ładnie. 8 godzin, czyli. A to? Nie wiem, jak to się odbiera. Nie mam pojęcia. Darmowy diamencik co godzinkę. Skrzynia Hunter zupełnie za darmo. Okej. 40 dni, mistrzu, a życie? Nagroda za 30 dzień, około 20 dni, nieźle. Cały tydzień, nagroda za 6 dni. Kurde, to ostatnio mi się podoba. 40 dni, mistrzu, a życie? Życie tam swoją drogą, nie? YouTube swoją drogą, a to swoją drogą. To ogólnie to co mi nie podoba się w tych krzywach, to nie rosną jak kurde za duże są. Wiecie co? Ja idę najpierw tutaj po tierta, a po próg. Nie wiem, czy teraz tutaj ten będę miał próg. Ziemię na pewno mam i zabiorę sobie stack bruku.
i wam pokażę, co ja tutaj ciekawego teraz przerobię, bo nie chciałbym was zanudzić z tymi stawiania bloków. No wiecie, o co macie, nie? I chciałbym wam pokazać, jak ładnie wygląda poranek na aquabloku na tych pięknych szalterkach. Miód malina. A teraz moja wysepka, proszę bardzo. Ogólnie wam powiem, że tutaj jest koniec akurat tutaj, koniec wyspy tutaj. A tutaj ja mogę zrobić AP info. A inaczej nie mogę zrobić chyba tego, bo chciałbym zobaczyć, jaką ja mam tutaj dużą przestrzeń. Ale dobra, zajmijmy się dzisiaj na spokojnie takimi sprawami. Bo akurat to wam powiem, a dobra, tego wam mówić nie będę. Zrobię sobie tutaj chlebusia, a bo nie, będę lepszy. Zrobimy tak, karczma. Pójdę do karczmy, niech uzupełni się kłód i wracam się na wyspę. Okej, okay. Tej tabliczki nie niszczę. I tutaj, słuchajcie, chciałbym zrobić coś takiego pięknego, jak inaczej mówiąc, sprawdzić sobie granice, czyli pozwólcie, że ja sobie te granice od wysepki sam wyznaczę, bo będę chciał sobie policzyć, ile tutaj mi tak naprawdę potrzebne będzie tiertu, aby to wszystko nie zrobić, bo to wszystko będzie tutaj na tiercie robione, a pamiętajmy, że pod wyspą, pod wodą też mogę budować i ja tak do tego dojdę, tylko że pomalutku, słuchajcie, najpierw wyznaczę sobie te granice, czyli kolejna nudna robota, więc tak sobie kiedyś policzyłem i myślałem, kurde, ciałka na 64x64 może być za mała. Ale tak z drugiej strony stwierdziłem, ej, no nie, no może być. A wiecie dlaczego kurde policzyłem? Ponieważ właśnie tutaj moja wyspa na wodzie ma tutaj 64x64, czyli policzyłem i to wyszło około 107 tysięcy. Tak już tak naprzód nawet to policzyłem, ponieważ policzyłem to na ziemię, nie licząc tylko jednego bloku trawy, bo od jednego bloku trawy to będzie rozrastało się na całą platformę, dlatego sobie tak to wyliczyłem i to będzie tak 4100 niecałe jest tutaj bloków na tej powierzchni tutaj całej, a 107 tysięcy dolarów będę potrzebował, aby kupić tyle ziemi i wszystko nie wyłowić, dlatego tyle mi to wyszło i tyle to będzie tutaj wszystko ładnie kosztowało. Na razie, słuchajcie, zanim ja tutaj postawię sobie ten generator bloka i będę sobie z niego korzystał, to ja teraz zajmę się głównie ścinaniem drzew, aby po prostu jeszcze też na tym zarabiać, bo powiedz sobie tak, gdy sobie tutaj tak, no nie powiem, ale awkuję sobie tak tutaj, ale jestem przy komputerze, bo co 15 minut wyrzuca za awka, dlatego sobie awkuję, na przykład oglądam sobie TikToki, albo gram sobie w inną grę na laptopie i coś takiego i tutaj wszystko ładnie tak obserwuję i patrzę, to powiem wam, że niby dużo kopie się bruku, tak? Ale za drewno jest więcej tak naprawdę tego zarobku, bo za chyba podwójną za skrzynkę samą jest chyba około 1000 tam chyba tych 1000 dolarów. A za drzewko, nie wiem, nie liczyłem. Ogólnie możemy sprzedać tutaj, wam powiem. Możemy sprzedać sobie jeden stack drewna, bo tam mi potrzebne nie będzie. No może będzie, ale na razie to nie jest mi potrzebne. Dlatego możemy sobie tak to sobie to sprzedać, ile mi to wyjdzie. I zobaczymy, ile mi to wyjdzie. Krótko i na temat mówiąc, to za drewno zarabia się więcej niż za bruk. Patrzcie, jaka różnica cenowa. 128 za stack, a tutaj 32 za stack. Ale i tak ładnie. I tak ładnie, jeśli chodzi o tak o cały komplet, nie? A na przykład 128, czyli 128 za 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2 na 4, na 6, na 8, na 22, 24, powiedzmy, że 27. No, ładna cena. Bardzo ładna cena. Dobrze, to co? Niech będzie, sprzedam już to, co mam w ekwipunku. Niech będzie. Zarobek niech jest. Czyli 3426. Mam zarobione. Wracamy na wyspę AB, czyli Aqua Block.
No i co, słuchajcie, ja tutaj do końca zabiorę się za ścinanie tych drzew, bo w końcu nie zetrę tego dzisiaj, aby chciał, jakbym chciał gdzieś umiejscowić sobie ten generator. A w ogóle, patrząc na wyzwania, to chciałbym też tutaj, bym chciał 105 bloks items plus lava. Co u ciebie? Jezus Maria! Boże, że się teraz przestraszył. Hehehe, podpalił się, haha. Jeszcze dostałem za to zgnite mięso. Ogólnie tutaj tak patrząc na te wyzwania, no to tutaj trzeba zrobić sobie ten generator cały. Więc za to dostanę EX plus jakieś tutaj, nie wiem, czy jakieś tutaj wynagrodzenie czy coś. Ale spróbowałbym to zrobić. Tylko że poczekajcie, bo tutaj ja mam to, tak? Tak. A generatora żadnego nie mam. I lodu też nie mam. Czyli muszę iść na sklep. Sergiej na spawna. I sprawdzić, ile tutaj kosztuje żelazo. Minerały. Żelazo. Wow. Wow, wow, wow. 330, 300. 90. Kupimy sobie tak z 3 sztuki. Niech będą. No, wiedziałem. Prawie 400. Ale kupujemy to. Niech jest. Niech jest. I teraz wracamy sobie na wyspę. I teraz szybciutko sobie skraftuję wiaterko. Nie będzie. Tylko teraz ciekawy jestem, czy ja tam mogę też kupić lawę. Bo jak nie mogę kupić lawy, to jest sklepa, nie? Czekajcie, jeszcze raz spawn. Troszeczkę zamieszania teraz jest, jak było w pierwszym odcinku. Czyli minerały. Tutaj raczej nic nie będzie. Dodatki. Mogę. I to bardzo tanio. I poluję sobie zrobiłem ten. Dobra, ciul. Kupię. Sobie wiatr z wodą. Oraz wiatr z lawą. Nie będzie. Niepotrzebnie wydałem tam tyle pieniędzy. To, czyli te 400 niepotrzebnie wydałem. Okej, okay. Luzik. Niech będzie nawet i tak, jak to by miałoby być. I teraz zabawmy się w generator. Ja i ty słuchajcie, zobaczyć jak robić się generator. Gdzieś sobie go tutaj go tak zrobię na popoczu. I to mi zniknie mi z wyspy. I potem zobaczymy co dalej. Czy uda mi się ukończyć to wyzwanie. I teraz słuchajcie, tu będzie duży znak zapytania. Czy to się uda, bo tak patrzę właśnie. I w ten sposób to trzeba zrobić. Tu tak w ten sposób, a tu to. Opiekuj mnie. Okej, to nie jest to. I teraz wyzwania. Gdzie to było? Wyzwania. I teraz. Jeden cobel wykopać. Czyżby mamy wykopać jeden kobel? Jeszcze raz. Mam. Ale jak to się teraz zrobić? Okej, okay, zrobiłem. Czyli musiałem kliknąć środkowym przyciskiem na wyzwanie. Czyli stać koło kobla, koło tej maszynki i wcisnąć środkowy przycisk myszy. I mamy to. Dobra. Cactus 10. Okej. Okay. Cactus 10. Czyli naluj mi ten kaktus. Czyli teraz trzeba ten kaktus wykonać. Okej, okay. Czyli pierwsze, tak jakby pierwsze zadanie mamy zrobione. Czyli jest kitchen. Dlatego czekajcie chwilkę, ja już mogę wyłączyć sobie ten poradnik. Gitara. Mam 3 wiatra, nie wiem po co mi, no ale niech będzie. Generator gobla będę miał teraz w tym miejscu i mi to teraz nie powinno mi tutaj w ogóle przeszkadzać. Więc no, tutaj tak jakby taka maszynka mam tutaj w tym miejscu zrobione, będzie w spoczko, a tutaj maszynki mogę się pozbyć, dlatego ja sobie ją teraz tutaj tak rozmontuję i powiedzmy tak, lawę sobie zatrzymam na pewno, czyli chodź tutaj i dostałem tutaj fajne itemki z wydajnością, ale wiecie co, ja chyba tego używać nie będę, bo mi to będzie tylko szkoda, nie wiem czy ja to będę używał, będzie mi tego szkoda. Naprawdę. Ja sobie to na razie się zatrzymam, bo po co mi to? A za kolejne wyzwania
co ja tutaj mogę dalej tutaj dostać? Czyli 10 kaktusa, dostanę 200 expa dodatkowego, 10 piasku i melon, dobra. 13 mała nagroda za ukończenie poziomu nowiców expand, okej. Okej, crash block, okej. Dobra. Mniej więcej wiem, co dostanę. O Axpaling. Z buty pensum. Aha, o Axpaling, czyli 10 trzeba mógł zbudować, tak? Chyba. 2, 3, 4. Ty, a może już mam to zrobione? Przyjmę jeszcze raz sobie to. Use stars 9 razy o Axpaling. Czekajcie, czy tu chodzi o to, żebym ja miał po prostu drewno w kieszeni? Wyzwanie. I teraz? Dobra, będę musiał się z tym zabawić. Bo ja nie znam słuchacza angielskiego i u mnie właśnie jest ten błąd. A kolejne zadania jakie to są? Okej, takie standardowe, więc to takie zwykłe. A jabłecznik? 5 razy apple, więcej drzew. Okej. Wow, dostanę kilka zaconek. Fajnie. Dobra. Czyli w skrócie mówiąc, ten stary generator gobla sobie go zniszczę, bo jest mi niepotrzebny. I w jednej części niepotrzebnej budowli pozbywał się z wyspy. I będzie spoczko. Czyli teraz już mam to zniszczone. Gitara. Fajnie, podoba mi się to. To mogę sobie załatać. Tiert, który tutaj jest, też bym sobie go załatał, tylko czy mi się to tak uda bez zalania tutaj wszystkiego? Może. Woda akurat to stąd się zalała. To mnie tutaj nie interesuje. A tutaj dalej jak to wygląda? Czyli tiert na tym poziomie. Rozumiem. Ale mogę sobie go zniszczyć, to co ja widzę. Tak. To tam gdzie sobie go mogę zniszczyć, to ja sobie go zniszczę. I tutaj sobie tak na spokojnie wyłożę sobie brukiem. Będzie to lepsze. Ładnie wygląda, co nie? Jakie wszystko ładnie pościnane. Trochę tam jeszcze pewnie jakieś tereny zostało, ale to będzie widoczne jak będzie widno. Nie chcę mi się w tam raz naskakać, wolę zobaczyć gdzie jest dokładnie, ale chyba tu jest to drewno, co tam tak patrzałem. A ty chcesz się pić, mówisz, tak? No dobra, chodź. No. Popity, zapity, gitara siema. Jest to co chciał, to ma. A ja słuchajcie teraz. Zabawię się inaczej. Czyli zabiorę sobie teraz troszeczkę kości, o ile jeszcze mam coś tam. No nie. Ale może będę miał. Mam? Coś mam. Ale czy mi drzewko za to urośnie? Znak zapytania. Ale za chwilę zobaczymy. Raz, dwa, urosło. I teraz idealnie kratkę nad. Potrzebowałbym światła. O, za dużo mi to nie dało. Na takiej wysokości za chwilę zobaczymy. Na takiej wysokości. O, coś takiego. Zrobiłbym wszędzie po prostu takie stojaczki, czyli zrobię sobie wszędzie, słuchajcie, takie stojaczki i ja się z wami zobaczę, gdy ja to zrobię, ponieważ to ograniczy wzrost wszystkich tak naprawdę tutaj wzrastających drzew na nowo. I nie będę musiał daleko skakać i się spinać, aby jakieś drzewko po prostu sobie ściąć. Bo tutaj, jak widzieliście, tego by wypadało za dużo, więc widzimy się jak będzie już widno. Jestem atakowany, ale mobki tutaj się topią. Ale przed fantonami ja tutaj chyba się nie uratuję. I nie wiem jakim cudem oni mnie tutaj jeszcze biją, nie? Nie mam pojęcia.
Może to coś pomoże. Weź, spadaj mi stąd. Nara. Muszę to odczekać. Poranek, jej. W końcu, super. Tak miało być. Tylko, że ten domeczek jest tutaj niepotrzebny. No ale będę pomalutko zbierał materiał na dom. Więc jak na razie rozpędzać się specjalnie nie będę. Ja tutaj jeszcze pajączki czekają, a ja się miałem z wami zobaczyć, kiedy będę miał zbudowane już tutaj te kałęzie, nie? Ale jeszcze tego nie mam zrobione. A tutaj jak tutaj mam z jabłuszkami? Jabłuszka mam. Dobra. Nie chcę mnie ukryć, okej. Okay. Nie gryzą mnie pajączki w trakcie dnia. Cieszę się bardzo z tego. A ja muszę z powrotem wejść na górę i muszę sobie w końcu porobić sobie te wieżyczki, bo trochę tutaj kilofów pójdzie, ale to i tak pójdzie w dobrym celu. Także tutaj tak narzekać za bardzo na to nie będę i będzie bardzo fajnie. No i tutaj tylko jedno drzewko, jeden pięć drzewka trzymał te wszystkie liście. No po prostu cudownie, nieprawdaż? No prawdaż, tak jest, dokładnie. A tutaj na tej wysokości sobie położę ten bruk. To już mogę sobie tutaj zabrać od razu ze sobą. I tam coś takiego tak samo. I tutaj jeszcze leży. Okej. Okay. I już teraz chyba to już się będzie rozpadało. Dobra, teraz mogę tutaj spokojnie sobie to ogarnąć. Ogólnie na tej, słuchajcie, na tej ciałce 60 na 60 to naprawdę jest dość duża ciałka. I na tej będzie nawet zamieszkać, zrobić sobie farmy, rozbudować się i tak dalej. Dlatego w skrócie mówiąc, tutaj tak naprawdę jest dużo pomysłów i kreatywności i to co mogę tutaj zbudować, to mogę zrobić wielki show. A co nieco, że jeszcze do góry jest wysoko i na dole jest 60 kratek, bo my jesteśmy tutaj na większej kratce, ale za chwilę zejdę w dół. Właśnie teraz zejdę w dół, to 60 kratka. Idealnie to, słuchajcie, pasuje. Dobra, ja posadzę sobie tę drzewkę i coś jeszcze dzisiaj sobie porobimy na spokojnie. No, w końcu. Teraz już nie będę musiał skakać jak Spider-Man po tych tutaj drzewkach. Tamto nie wiem, czemu jeszcze się nie rozpada. Aha, bo tutaj jeszcze jest drewno. Czy ja tutaj dostałem zniszczyć z dwóch bloków? Oczywiście, super. I przed chwilą dostałem jeszcze diamencik za godzinkę na serwerze, czyli razem mam już play teamę 9 godzin, więc no ładnie bym powiedział, bardzo ładnie. Super muszę powiedzieć. A tutaj teraz dalej, słuchajcie, to nic innego nie pozostaje, jak tylko posadzić drzewka i dalej tutaj hotować drzewka. I nie wiem, czy coś z tego będzie. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12. Ok, i może uda nam się zrobić kolejne wyzwania. Wyzwanie. Mamy to? Jest, mamy to. Farma drzew, udało nam się to zdobyć. I co my za to dostaliśmy? Halankę, farma drzew. Nie zwróciłem na to uwagi. Będę musiał sobie to sprawdzić teraz tak na powtórce przy montażu, ale już mamy tutaj troszeczkę, coraz dalej wam powiem. Co, Apple też? Satik. Chyba tak. Apple też chyba się tutaj nam zaliczyło. No, jabłuszka tak samo nam zaliczyło. Świetnie. Czyli jesteśmy coraz, słuchajcie, dalej. Jest kicier. A czy nam powiększyła się tutaj wyspa? Cicho tam, Clipper, siedź. Czy powiększyła nam się wyspa? O, to jest pytanie. Nie. Nie wiem, na czym to polega. Będę musiał się tutaj kraczu się zapytać. Ale wiecie co? W tym odcinku to będzie na tyle. Także dzisiaj dużo tak ogólnie porobiłem. Ja sobie gdzieś takie a, sasonki dostałem. Okej, okay, spoko. Czyli mogę kolejne rodzaje drzew wsadzić. Cieszy mnie to bardzo. Więc no, ja tutaj dalej coś tutaj tak poogarnię. Na pewno pozarabia pieniążki i po... No to nie jest za duża kwota, a najbogatsi to są balance.
Stop. Ile? Patrz, już się pije, no. Dobra. Dobra. Zapawimy się inaczej, panie kolego. Dziękuję za itemki i za XP. Dobrze, słuchajcie. Ja tutaj raczej się usatowię się tutaj w tym miejscu. I sobie tutaj zbuduję taki milutki kącik, bym powiedział. Taki milutki kącik. I to będzie tutaj takie chyba już potrzebne nawet, żeby zbudować taki mały kącik. Aha, chciał mnie uderzyć, a mu się już teraz nie udało mnie uderzyć. Haha. I ciebie to teraz mam. No, ale malutki kącik mam tutaj zbudowany. Ale jak te sąbiaczki się teraz się tam namysieczają, co nie? Będę musiał sobie oświetlić sobie ten teren, aby było bezpieczniej. Mimo wszystko, ja już tego odcinka nie przedłużam i widzimy się w trzecim odcinku z gry Minecraft na serwerze prodacie.net na trybie Aquablog. Czyli do zobaczenia, naura!